Anna Bardowska z Rolnik Szuka Żony przeprowadza gruntowną zmianę ogrodu. Pokazała, jak będzie wyglądał po zakończeniu prac. Trzeba przyznać, że wizualizacja prezentuje się świetnie. Anna Bardowska należy do jednych z najbardziej popularnych uczestniczek programu Rolnik Szuka Żony. Kobieta wzięła udział w drugiej edycji randkowego show, a więc w zasadzie na samym początku jego istnienia. W telewizji poznała Grzegorza. Parę połączyły silne emocje, które towarzyszą im do dziś. Bardowscy doczekali się dwójki dzieci, Jana i Livii. Wygląda na to, że małżeństwo przygotowuje ogród do letnich harców swoich pociech. Spójrzcie na tę wizualizację. Rolnik szuka żony. Bardowska pochwaliła się nowym ogrodem. Prace już trwają, teraz mamy taki widok za oknem, napisała w relacji na swoim profilu była uczestniczka Rolnika. Na zdjęciu pokazała rozkopany ogródek, z pożółkniętą trawą i kostką brukową. Na tle dziur pozuje pies Bardowskich, który zdecydowanie chciałby pobiegać po surowym ogródku. Na następnym ujęciu Anna pokazała, jak będzie wyglądał po zakończeniu prac ich nowy raj. W wizualizacjach nie brakuje drzew, kwiatów i krzewów, którymi przykryte jest również ogrodzenie. Szeroki podjazd wyłożony będzie stylową kostką. Po prawej stronie widać plac zabaw, który z pewnością w rzeczywistości jest znacznie większy. Taka metamorfoza musi sporo kosztować, rolnik szuka żony. Bardowska pokazała, jak urządziła sypialnię. Miszmasz, wykończenia u Bardowskich trwają w najlepsze. Równolegle z pracami w ogrodzie przeprowadzane są również intensywne prace w sypialni. Anna nagrała wideo, w którym pokazała nowy zakup, komodę, być może pod telewizor. Na razie postawiła na niej flakon z kwiatami i mały świecznik umieszczony na złotej tacy. Wystrój nie wszystkim przypadł do gustu. Miszmasz, każdy mebel inny. Nic w zestawie, ale najważniejsze, że wam się podoba, pisali niektórzy obserwatorzy. Jednak zdecydowanej większości komoda bardzo się spodobała. W komentarzach fani chwalą gust Bardowskiej i pytają, gdzie można kupić takie cudo.